Mateusz, przede wszystkim fajnie, że przełamujemy się, że wygrywamy, ale nie sposób tutaj nie rozpocząć od tego, co się wydarzyło gdzieś tam mniej więcej w 19 minucie spotkania. Ciemność tutaj na stadionie przy Limanowskiego 83. No sporo już biegasz po boiskach. Zdarzyło ci się być świadkiem takiej sytuacji gdzieś tam wcześniej? Szczerze mówiąc, pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło i myślę, że większość chłopaków też po raz pierwszy to przeżyło, bo raczej niespotykana sytuacja, ale na szczęście udało się dokończyć dzisiaj mecz. Trochę to trwało, ale wyszliśmy i fajnie, że i chwała za to wszystkim, że była ta koncentracja, bo jednak nie jest to proste. My gdzieś byliśmy bardzo długo w szatni i w zasadzie pogłoski już były, że dzisiaj tego nie dokończymy, ale udało się na szczęście i wyszliśmy praktycznie niezmienieni z taką samą determinacją, konsekwencją grze jak przed tym incydentem, więc super sprawa, taka lekcja też. Bardzo trudna sytuacja dla zawodników, też dla kibiców, szczególnie, że już mamy prawie grudzień, no i na dworze jest zimno, no ale właśnie zapytam Cię o to, co działo się w szatni. Czy w tym czasie rozmawialiście tylko i wyłącznie na temat spotkania, gdzieś tam analizując te pierwsze 19 minut spotkania, czy może gdzieś tam właśnie głowami byliście gdzie indziej? Znaczy to długo trwało. Na początku na pewno przeanalizowaliśmy sobie gdzieś głośno, co było dobrego. Było dużo dobrego, więc powiedzieliśmy sobie, żebyśmy po prostu to utrzymali, więc to były raczej takie rozmowy, żeby to podtrzymać. Wiadomo, że to się przeciągało trochę. Gdzieś tam nie byliśmy do końca pewni, czy to zostanie kontynuowane dzisiaj, ale na szczęście się udało i ta koncentracja była na super poziomie. Na stadionie w końcu pojawiło się światło, a na boisku można powiedzieć taki istny ogień, no bo daliście koncert po tym powrocie, 4 bramki, pewne zwycięstwo. Patrząc gdzieś tam z perspektywy trybun, każdy powie, że łatwo i przyjemnie. Pewnie ty powiesz, że wcale tak nie było, więc jak oceniasz to spotkanie? Na pewno ciężki mecz, jak każdy. My gramy wysokim pressingiem, jest to duża intensywność, ale bardzo cieszy to, że była taka swoboda, luz w grze, w operowaniu piłką, było dużo sytuacji. Myślę, że dla kibica też super mecz, bo i dużo bramek, i dużo sytuacji. I praktycznie cały mecz pod kontrolą. Zagłębie chyba nie oddał celnego strzału na 0-100, więc no, kapitalny mecz. No i chyba też możemy się cieszyć od tego, o czym zacząłem, czyli mamy to przełamanie po 3 meczach bez zwycięstwa. Spadł jakiś kamień z serca, czy jakiś chociaż mały kamyczek, no bo absolutnie żadnej paniki gdzieś tam nie było, no ale jednak tego zwycięstwa wszyscy tutaj bardzo pragnęliśmy. No jasne, my jesteśmy ambitni, chcemy wygrywać. Wiadomo, że nie każdy mecz się uda. Było gdzieś kilka, te 3 mecze bez zwycięstwa. No był duży głód, było to widać, duży głód piłkarski, duży głód zwycięstwa i super, że to się udało i że w takich no, wysokich rozmiarach 4-0 bardzo okazało zwycięstwo, więc to bardzo cieszy i pokazaliśmy, że ta siła ofensywna jest mocna i będziemy na tym bazować. To był bardzo długi wieczór przy Limanowskiego, ale też szczęśliwy Raków wygrywa. Raz jeszcze gratuluję i dziękuję za rozmowę. Dzięki wielkie.